Kisiela 2015. Przedsiębiorca. Proszę Państwa, pieniądze szczęścia nie dają, ale każdy z nas chce to sprawdzić osobiście, tak pisał Kisiel. O laudację poproszę pana Jana Józefa Kasprzyka, szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, prezesa Związku Piłsudczyków. W ciągu kilkunastu lat działalności przyczynił się do powstania rekordowej liczby ponad 2000 firm. A zaczynał od tego, że jako bardzo młody człowiek, dziś nadal jest młody, jak tutaj zostało powiedziane, najpewniej jest najmłodszym laureatem Nagrody Kisiela, zastanawiał się nad tym, jak rozpocząć biznes bez towarzyszącej temu biurokracji. I tak powstał akademicki inkubator przedsiębiorczości. Za wiarę w polskiego ducha przedsiębiorczości. Za stworzenie unikalnej sieci polskich przedsiębiorstw. Za działanie na skalę globalną i wreszcie za społeczny i edukacyjny walor działalności, Nagrodę Kisiela w kategorii przedsiębiorca otrzymuje twórca akademickich inkubatorów przedsiębiorczości i biznes-linków, lider projektu Polska Przedsiębiorcza, pan Dariusz Żuk. Dzień dobry Państwu. Bardzo dziękuję. Bardzo trudno jest powiedzieć coś po takim przedmówcy. Chylę czoła, Panie Marszałku, przed Pana dokonaniami. Mam nadzieję, że kiedyś będzie mi dane osiągnąć podobne. Szanowni Państwo, Panie Premierze, chcę przede wszystkim podziękować. Jeżeli to jest nagroda, to nagroda nie tylko dla mnie, ale dla wielu, wielu, nawet setek ludzi, którzy przez te 10 lat działalności inkubatorów funkcjonowali z nami. Jest na sali Jacek Aleksandrowicz, Mariusz Turski, moi wspólnicy. Ja chcę powiedzieć, że ta idea Nagrody Kisiela jest mi bliska. Wczoraj trochę o tym czytałem i popatrzyłem na to pójście pod prąd. Słuchałem wczoraj tryptyku rzymskiego, posłuchałem słów papieża, który powiedział, jak chcesz znaleźć źródło, właśnie idź pod prąd, idź do góry i szukaj tego źródła. I wydaje mi się, że te słowa są mi bliskie, są bliskie startupom. 15 lat temu szliśmy pod prąd, bo mówiono nam, że nie da się w Polsce zmienić prawa. Stworzyliśmy projekt ustawy, w Sejmie 15 posłów ten projekt ustawy podpisało i wprowadziliśmy obniżenie ZUS-u dla startujących firm przez pierwsze 2 lata. Później tak samo było z inkubatorami. Zobaczyliśmy ranking Singapuru i mówimy, dlaczego Polska ma nie być pierwsza, tak jak Singapur na świecie. Więc zrobiliśmy sieć inkubatorów, w których nie trzeba rejestrować firmy, nie ma ZUS-u. Można przyjść w przeciągu 5 minut, założyć firmę i działać. I takich startupów było 10 tysięcy do tej pory w 60 inkubatorach w całym kraju. I to było pójście pod prąd, bo ludzie mówili, przecież każdy was oszuka, faktury jakieś na was, ktoś wystawia i tak dalej. Proszę mi wierzyć, że z tych 10 tysięcy firm był promil tych, którzy robili coś nie fair. Większość Polaków jest uczciwa i chce robić naprawdę super i świetne rzeczy. Robi to z pasji, z marzeń i z przekonania. Później był fundusz seedowy, który tak samo wyszedł z pewnego pójścia pod prąd. Ludzie mówili, bardzo trudno jest o kapitał w Polsce 7 lat temu. Umowy są skomplikowane. Nikt nie daje prostego kapitału. My zrobiliśmy prosty model. 100 tysięcy złotych za 15% udziałów. Prosta umowa. Znowu wszyscy mówili, oszukają was, uciekną z pieniędzmi. To się nie stało. Mieliśmy jeden przypadek na 107 inwestycji tego typu, a 106 inwestycji to są naprawdę świetne projekty od Łazika Marsjańskiego poprzez Glove, Kupony.pl, Sidely czy wiele, wiele innych projektów, które dzisiaj są warte nawet 80 razy tyle, ile my zainwestowaliśmy pieniędzy parę lat temu. Trzeci brand Business Linki to było to samo, pójście pod prąd. Ja zawsze mówiłem o tym, nie inwestujmy bardzo dużo pieniędzy na przykład w nierentowne instytucje. 4 miliardy złotych
6 lat temu mówiliśmy o tym, dzisiaj jest lepiej, ale 4 miliardy złotych w parki technologiczne, stojące często puste i posiadające tylko mury. Mówimy, zrobimy to lepiej. Zrobimy sieć, która będzie nie tylko dawała biura, ale będzie dawała usługi, będzie dawała wsparcie firmom i będzie dawała im szansę na globalne wyjście. Nie wiem, czy dzisiaj to się udało, ale staramy się. Ponad 800 firm skorzystało z Business Linków, 11, a tak jak było powiedziane, miesiąc temu otworzyliśmy największy w tej części Europy akcelerator na Stadionie Narodowym. I tak było z ostatnim naszą inicjatywą polsko-przedsiębiorczą. Ja kiedyś rozmawiałem z jednym z byłych premierów, który powiedział na moje hasło, że potrzebna jest Polsce wizja. Potrzebna jest wizja, tak jak pan marszałek powiedział, ten premier powiedział, jaka wizja? Wizja się sama stworzy. Ja mówię, wizja się nigdy nie stworzy sama, zróbmy ją. Stworzyliśmy projekt Polska Przedsiębiorcza, który pokazuje, że wizja Polski to nie powinna być wizja Polski stadionowej, autostradowej, bo to jest środek do realizacji celu. Wizją Polski powinna być właśnie ta gospodarka, o której mówił twórca tej nagrody. To jest gospodarka, to są startupy, to jest wizja Polski silnej na arenie, międzynarodowej, to jest wizja Polski, która korzysta z tych doświadczeń, które mamy, bo mało kto wie, że Patek, Henry Lloyd czy wiele, wiele innych brandów to są Polacy, którzy za tym stoją. Więc stworzyliśmy system i stworzyliśmy program, który ma stworzyć z Polski lidera do 2020 roku na arenie światowej. Chcę bardzo podziękować za tą nagrodę i powiedzieć, że traktuję to nie jako nagrodę, ale jako pewne wyzwanie, jako pewną zachętę do tego, że warto się bić, bo mamy o co i myślę, że będę się bił cały czas o te wartości, które są nam bliskie. Dziękuję bardzo. Dariusz Żuk. Gratulujemy serdecznie.